Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam w podróż po literaturze województwa kujawsko-pomorskiego, a dzisiaj przedstawię Jedną z części serii przygotowanej przez wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Region Kujawsko-Pomorski w przeszłości. Już kiedyś tu prezentowałam inną część tej serii. Opowiadałam o książce Znani i Nieznani Ludzie regionu Kujawsko-Pomorskiego. Dzisiaj tom czwarty: Mniejszości wyznaniowe. I etniczne w regionie kujawsko-pomorskim. Książka pod redakcją Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej i Michała Targowskiego. Dzieje różnorodnych pod względem wyznania, pochodzenia. Czy języka, społeczności zamieszkujących nasz region są od dawna przedmiotem badań historyków, naukowców Storuńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika a oczywiście kultywowanie pamięci i ratowanie pozostałych jeszcze śladów ich obecności jest na pewno ważnym elementem edukacji historycznej, edukacji obywatelskiej, patriotycznej. Książka, którą dzisiaj przyniosłam, składa się z dwóch części, z części historycznej i metodycznej. No i przede wszystkim właśnie opowiada o wielokulturowości poszczególnych części naszego regionu, między innymi na przykład taki rozdział regionalne i narodowe tożsamości oraz etniczne i konfesyjne mniejszości w Prusach w XIX-XX wieku albo żydzi w powiecie świeckim dwudziestoleciu międzywojennym. A ja chciałam przedstawić fragment z rozdziału zatytułowanego Wielokulturowość Włocławka w XIX wieku. W tym rozdziale na początku oczywiście autor Tomasz Dziki z Archiwum Państwowego w Toruniu, oddział we Włocławku, wyjaśnia pojęcie wielokulturowości, które oczywiście charakteryzuje się występowaniem na jednym określonym obszarze grup społecznych o różnym pochodzeniu i wyznaczających sprzeczne ze sobą systemy normatywne. Tak? Także to pojęcie najpierw jest wyjaśnione, no i później yy, yy, właśnie yy, o tej wielokulturowości Włocławka w XIX wieku. Dzisiaj obecne polskie społeczeństwo jest w zasadzie jednolite pod względem kulturowym i wyznaniowym, ale inaczej było w XIX wieku, między innymi we Włocławku, tutaj na naszym terenie. Przeczytam fragment. W XIX wieku społeczeństwo całego Królestwa Polskiego było wielowyznaniowe i wielonarodowego. W przypadku szeregu miast Żydzi stanowili zdecydowaną większość, natomiast w przypadku wielu wsi Nieraz 100% mieszkańców stanowili protestanci. To oczywiście w odniesieniu do Królestwa Polskiego. Natomiast tutaj w dalszej części rozdziału autor zwraca uwagę, że do dzisiaj pozostało jeszcze wiele śladów obecności w Polsce Żydów, Niemców i Rosjan i właśnie tym mniejszościom autor poświęca ten rozdział, właśnie mniejszości żydowskiej, niemieckiej, czyli pisze tutaj o protestantach i mniejszości rosyjskiej i y, prawosławnej. To właśnie y, przygotowałam zdjęcia z cerkwi, która znajdowała się kiedyś we Włocławku. Już dawno jej, jej niestety nie przetrwała do czasów współczesnych. Tutaj synagoga, stara wielka synagoga we, we Włocławku. Y, no i jak, jak się kończy ten rozdział? Włocławek w okresie zaborów był miastem wielokulturowym. Ale nie była to cecha charakterystyczna tylko tego miasta. W Królestwie Polskim ten problem dotyczył praktycznie wszystkich miast oraz setek wsi. W XIX wieku na ulicach miasta codziennie spotykali się przedstawiciele kultur żydowskiej, rosyjskiej, niemieckiej i polskiej, a pod względem wyznaniowym mojżeszowej, prawosławnej, protestanckiej i Katolickiej. No, wiadomo, że tę wielokulturowość miasta brutalnie zmieniła II wojna światowa. Dziękuję bardzo i zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji.